Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Pytaliście w komentarzach, czy Hankuki już wpadły do Mazdy. No jeszcze nie wpadły, no bo było trochę zimno. Bałem się, że może spadnie jeszcze śnieg. A do tego miałem robotę w ogrodzie. Dalej mam. No ale dzisiaj 27 stopni. Więc szkoda tych zimówek. Zmieniam. Zaraz będziemy je oglądać, jak wyglądają po dwóch sezonach. Czyli przypomnę, że do Mazdy wpadają nówki sztuki Hankuki Ventus Prime 3. Ktoś pytał w komentarzu, czemu nie kupiłem czwórki nowszego modelu, bo w tym rozmiarze po prostu nie ma. Czyli 215, 50, 18. 2024 Made in Hungary. No i obiecałem wam, że pokażę wam TRW po jednym sezonie na razie, czyli jakieś 8, 9, max 10 tysięcy kilometrów zrobione i tyle starte. Nie pamiętam, jakiej grubości były nowe, ale sprawdzę, bo chyba mierzyłem, jak je zakładałem. No i mamy rudą w 4-letniej Maździe. No i popatrzmy na stan klocków z tyłu. Ruda w gratisie, także tu jest wszystko oryginał, jeszcze nawet nigdy nie rozkręcane. No tutaj gdzieś jest ponad pół centymetra. I klocki z tyłu. Też około 5 cm. No i TRW z przodu. No na mój guz jest około 7 mm. I taka korozja. Made in China. Dzięki, trzymajcie się.